Hejka, moi drodzy, z tej strony Deseo, jest ze mną Andec. Hi. My kontynuujemy sobie naszą przygodę tutaj z Larą do customu Tomb Raider. On mi cofnął! Ticket agent, a mi nie! Bo on bo tak chyba czasówka. Na czas, no. To jest czasówka, no aha. To jest czasówka. Aha, ale to dobrze, że mi cofnął, bo teraz mogę wejść na tą drabinkę. A to wcześniej się nie dało? No, musisz wejść na niego chyba i no na drabinkę. Ja już wchodzę po tej drabince. No ja... Aha, to już po drabince? Nawet patrz ją. No i słuchajcie, Maciuś właśnie usłyszał piosenkę Ojej, Leila. O nie! Tak, tak. Usłyszałem Leila. No i już Leila. Wiesz, co to jest. Tak, i okazało się, że rzeczywiście no. Znam to, no bo przecież... No ale nie wiedziałeś, że to jest pan nie, z Modern Talking. Nie, w sensie w zwrotce tak, w refrenie już nie brzmi... Nie. Absolutnie. No, ja już współczuję dzisiaj sąsiadom. Jak tak, będzie leciała no, Leila? Do 22 mam czas, hello. To prawda. Mogą mi nadyndać o innej porze. Dobra, jestem na drabince. No, a ja już schodzę. Mamy, słuchaj, klucz aha, jakiś. Ta już oczywiście. Ja pierdziu. Nie można, ja nie mogę się jakby... Ale już schodzi. No dobra, ale do czego jest ten kluczek? Do katedry tak pewnie. Zobaczyć. No tak wygląda jak trochę katedralki. No i katedralki. Słuchaj, ale on nie zgubisz. No ja wiem o tym. Słuchaj. Poczekaj, tutaj jakiś... Ja muszę sobie jakoś tak sensownie nawrócić, bo ja się boję tego motora, naprawdę. Motora, tego... powiedz, polonisto. Anglisto. Nie, motocykla. Motocykla. Dobrze. Trzeba też umieć myśleć, szybko wybrnąć. O kurde, mam ten klucz. Będziemy jechać. A czy ty zeszłaś tak ludzko, czy jak po jakichś daszkach gdzieś? Nie, normalnie ludzko nie, no, schodziłaś. Jadę normalnie po ludzku, tak jak wlazłam. Dobrze. Wiesz co, no jadę sobie tym motorkiem gdzieś dalej tymi ulicami. A tu jest, czekaj, jakaś do rozwalenia. Uuu, bramka. Uuu, i koniec levelu. Uuu, i nowy level. I Gardens of Gent? Ale to ja chcę ten. Co, znowu tam? Gdzie ty żeś kurde, pojechała? Ale tu są jakieś, słuchaj, hangary takie, wiesz, garaże, jak zwłoki się trzyma takich. Ale gdzie ty, Natalka, ale, a to my nie katedra? Mamy katedrę, mieliśmy się trzymać linii. No ale ja idę tak, jak jest. I słuchaj, chodź tutaj, bo to jest, no po drodze, no nie możemy ale... pomijać. Jak po drodze? To są takie garaże, jakbyś chciał na przykład kogoś zaciukać i trzymać w zwłoki. I wiesz, takie garaże, wiesz o co chodzi, nie? No, czekaj. I otwieram sobie. Dobra, gdzie pojechałaś od auta? No cały czas drogą, na wprost, jakby nie cofasz się, tylko cały czas jak droga prowadzi. I potem w prawo czy w lewo? Będzie bramka do rozwalenia, po prostu. Cały czas za drogą, nie skręcaj nigdzie, bo tam były radiowozy chyba po lewej, o tak, to tak, tak, widzę. Nie, nie, tak jak droga prowadzi, będzie do rozwalenia bramka. Będzie do rozwalenia, widzę, okej. Okay. No i zobaczysz, i tam są a takie, tu jest jakieś... no, na zwłoki. Aha. No, na zwłoki. Gardens of Ghent jest znowu, dobra. A tu jest zamknięta bramka. Masz sznur? Musisz mieć sznur. Jak Jaki ja mam sznur? Sznur? Jak ja mam sznur, to ty też musisz mieć sznur. Ale poczekaj, a ty wchodziłaś w te jakieś garaże tutaj? No, jedź tam, jest sznur. Otworzą ci się garaże. No, no mam, jestem w garażach, ale one są zamknięte. Ile jeszcze mam raz powiedzieć? Pociągnij sznur. Nie mam sznura. Masz sznur? A nie mam sznur. A jak masz sznur, to się... oj, to tak bardzo syto, że tak powiem, zapłacisz. A tu jest sznur. Babo. Babo jest wodna. Sznur? Jest sznur? Jest sznur. Ale poczekaj, które to się otworzyły? To gdzieś... A, koło tych chyba zaraz tu? Nie, czekaj. Tak, zaraz obok. No tak, dobra. I co my... A, jest przejście w jednym garażu. Kucane. A i co ty na to? I wchodzę do... Ale wlazłeś do takiego serio? Niebieskiego autka? To jest tutaj wlazłeś no, w tym przejście? No jest takie czołgane. Pewnie o tym samym, bo zaraz się okaże, że mówimy o czymś innym, bo my jesteśmy przecież zdolni. No jest i jesteś po drugiej stronie bramy, tak? No. Dobrze. Na. Aha, i tu jest... A, i tu jest wspinane. Tu jest dubbingowane. Yeah. Tak, panocku. Idu. Ja muszę do katedry wejść. Do katedry ja chcę. Dobrze, zaraz, take ale me widzisz, to musimy. Ameno. A w prawo. Dorime, dorime. Ameno, ameno. No jestem nad tą font. A, mamy tu jakąś broń chyba, co to jest? Tak? Tak. Byłaś tu? No ale tu się nie da.
Po prawej, poszedłeś po prawej? Tak, mam broń, mam Uzi, no. I co dalej? No tu jest, jestem nad fontanną. Po prawej i jest grot, dlatego no. A później jak pójdziesz na lewo, to trzeba będzie ten grot włożyć. A widzisz, i otworzy nam się bramka, że możemy się przemieszczać motorem. Dobra, Jezu, ten motor to mnie wykończy w tej części, przysięgam. W tym customie. No mnie troszkę też. To jest trochę ponad moje siły, wiesz? Nieprawda. Teraz to już mazepujesz. Nam, nam, nam. Nam, nam, nam. Dobra, mam tą kulę. I my tu na to... Zobacz, jak z tej kuli zejdziesz, to od razu na dole mamy nasz motor. Wanna be my love. Dokładnie tak. Tak. To po prostu musiało ze mnie wyjść. Wiem. A tutaj... No dobra, i co? Aha, bo ty tym daszkiem pewnie zaskoczyłaś. Nie gadaj, że ja mam to rozwalić. A byłaś na daszkach, brałaś znajdźki z daszków, czy nie? Poczekaj, bo to jest teraz, powiem ci, hit nad hitami. Ja bym chciała jak... to by był koniec naszego motoru? Nie, motor będzie Jezu, tu są kulce! Czy my mamy konekcję, wiesz gdzie jestem? Tak, ale... Bo mam trochę zonga, wiesz? Czy to byłby koniec naszego motoru w tym momencie? A to wjechałaś gdzieś coś jakoś dalej przed siebie? Poczekaj, chcę zobaczyć, czy da się to rozwalić. No kuźwa, nie? Ty... Jak to zrobić? Hit. Dobra. Wsiadłeś na motor? Właśnie idę po niego, no. Da się to zrobić tak, żeby zahaczyć, tylko ino, ino? No, wsiadam. Mam jechać jakby tam w tą barierkę, gdzie sobie w tą bramkę, tą kratkę? Tak. No i co? Jestem, no i co? No to jest koniec motoru. A dlaczego koniec motoru? Bo trzeba tym motorem rozwalić tą szybę. Tą szybę na fontannie? Tak, bo nie da się, tak, bo nie da się je zestrzelić, a ją się rozwala i wydubuje ale się też miecz. Ginę. A, ale ja zginąłem. No ale to nie, to musisz tak zrobić, żeby się ona zatrzymała, ale już stąd nie wyjedziemy. W tym jest rzecz. No i co teraz? Ja rozumiem. No to trudno. Słuchaj, a może, poczekaj, bo może być Natalka tak, że sam... W katedrze teoretycznie. Że katedra to jest ostatni level i może nam już nie będzie potrzebne, no, wiesz? Tak. No nie tak. Mogę tego zrobić. Nie mogę. Nie mogę. Nie mogę. Mój syn tak ją... Kiedyś ci puszczę, wyślę ci jego filmik, jak wymyśli piosenki, jak był mały. Boże, ja to mam na telefonie do dnia dzisiejszego. Słuchajcie, taki mały bajtel, nie wiem, może miał z 5-6 lat, i nie mogę. I tak sobie śpiewał. I nie mogę cię ukochać, bo dlatego cię lubię. I bum! Jezus, ja to pamiętam. Ja uwielbiam puszczać sobie takie, jak jestem zła albo coś, ja się z nim pokłócę, puszczam sobie takie filmiki, zaraz przychodzę, zaraz już wiesz, już jest dobrze. Tak. Tak. Trzeba pamiętać. No dobra, wydłubałem to. Aha. I teraz musisz dać temu ćwokowi, od którego zabrałeś przed chwilą grot. I wyżej. Był taki posąg, nie? No, tak, wyżej pod drabince. Mhm. Wanna be my love. I już wjechało, i już, po, już jest koniec. Już jest koniec. Nie, już jest ja zaraz zaciukam, po prostu mówię. Wanna be my lover. Wanna be my lover tonight. I tak, moi drodzy. Tak się właśnie nagrywa z nami. Powinniśmy takie Alvin i wiewiórki stworzyć razem, nie? Tak. Jesteś taki cypory pani, że Matko Boska. No. Troszkę. A, i reszta garaży się otworzyła, widzę. No właśnie, zbieram sobie tutaj, bo jest tam jeszcze drabinka, widziałam, ale zbieram sobie tutaj fanty, wiesz? Dobra, to ty na sobie razie... zbieraj fanty, ja już tam schodzę. Dobra, to jest tak, na razie była amunicja, w sensie pod postacią broni, nie? Już nie będę wnikać w szczegóły. Tu jest co? Drabinka, ale tam dalej nie ma nic? Musi jeszcze być jakaś amunicja. O, mam apteczu, nie? Nie no, powiem ci, że tak, on tak fajnie wygląda nawet, powiem wam szczerze, ten blondyn z tego modern takim, ale to jest dla mnie, chłop zawsze był dla mnie oszkliwy i jest dalej oszkliwy. Ja w ogóle, nie będę się wypowiadać na temat oszkliwy. To kuźwa znaczy? No nie mówi się, nie można oceniać, słuchajcie, nie, to nie jest tak, nie można oceniać kogoś po wyglądzie teoretycznie. O, panowie.
Natomiast, no nie mój gust, no nie mój gust, no i koniec. On ma wygląd takiego szkopa, no po prostu. No, no tak, no. A to absolutnie nie jest mój gust. Nie, nie podoba mi się taki typowy Niemiec, no po prostu nie, już. Aczkolwiek. W tym teledysku, tak, w tym teledysku. Jak no on jest, kręci się, no co? Nie tyle, że mnie kręci, ale... No wzbudza w tobie takie w żołądeczku takie... Coś ma takiego... Ja lubię starych facetów. To się nie kwalifikuje. No nie. Powiem ci, że trochę młody jesteś. Ani ja, ani Grzesiek jakby, widzicie, koniec. Słuchajcie, poszło w pizdu. No Grzesiek jest starszy ode mnie, chciałam się powiedzieć. No jest, ale no dobra, ale to nie jest jeszcze stary. No nie jest stary, no to czwórka z przodu musi być, przykro mi. No to gdzie? Ja mam ledwo trójkę z przodu zaraz, ten. A jak ty już mnie? Jest piątka, to już jest mokro. Chcesz mordę mojego ojca? A powiem ci, że no to taki, to już powiem ci, że no. Nie, powiem ci, że to idzie na cenzurę. Nie, ja tego nie będę pichał. To idzie na cenzurę. Nie będę pichał. Nie. Nie, bo to już jest za ostro. Nie, bo to już ze mnie wychodzi po prostu zbyt prawdziwa ja, absolutnie. Ja nie, Natalka, nie będę tego. Przykro mi. Nie. 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 Oh my god. Czekaj, tato, halo? Halo? Halo, dziadek? Chcę rozmawiać z dziadkiem. Ale mi dzisiaj szajba bije, przysięgam. Halo. I na drobinkę do góry. Idziesz tam już? Wlazłaś? Tak, jestem tu. Ja się tak rozglądam. I w sumie tak jestem zamotana, że ja nie wiem, gdzie ja mam iść. No się rozkojarzyłaś tam pięćdziesiątką. No troszkę. Ryczące pięćdziesiątki, słuchajcie, wjechały. No jakby co tu. No nie, co ja poradzę, jak ja lubię stare wino po prostu. A wino też lubię stare. No, widzisz? No to ja jestem w twoim. Jesteś... No! Taj. Jest. Nie, no nie, wiem, słuchaj, że nie. Bo tu są kolczugi, te, widzisz to? Czy my to mamy przejść? Gdzie poszłaś? Może inaczej. No właśnie zapytam. Nigdzie nie poszłam. Cały czas się tu trzepię jak gówno w przeręblu. Ale schodzę gdzieś na dół, nie wiem gdzie. A po której stronie zlazłaś? O, mam miecza, o! Super, gdzie zlazłaś? Gdzieś, gdzie są takie spadające daszki. A są baseny tutaj? Bo ja tutaj tak, widzę... tak, jakieś fontanny, takie o, daszki. Widzę miecz. I w rogu jest bronia w ogóle. Czy pytanie, czy ona tam przez to przeskoczy? Nie, jak ty chcesz? A, dobra, okej. Okay. Nie no, po prostu ona... Miecz koło takiej szyby szklanej jakby? Czy to była szklana szyba? Nie, a, no, to nie. Mamy inne miecze, moja droga. O, wow. Tak, a, działaś? O, wow. To mamy inne miecze, bo tu jest kratka zamknięta. Gdzie no, ja mam drzwi zamknięte. Ja mam kratkę zamkniętą. Dobra, to teraz ja jestem sobie koło takich baseników jakby. Ja bym chciała stąd wyjść generalnie. A, w basenie chyba jest wpłynięcie. Dobra, to ja najpierw chciałbym nie wyjść, a chciałbym... To chyba będę też musiała do baseniku, bo inaczej się stąd nie wydostanę. Coś mnie się tak zdaje, dobra, wiesz? Tylko wiesz co, ja nie wiem, gdzie ty masz ten swój miecz. I teraz jest pytanie. No, a, ja tu też jest kratka zamknięta. A gdzie jest twój? No i co? I było to. I było to. Ja jestem koło panów z studentami koło basenu. Teraz już. Ja nie mam żadnego basenu. To ty gdzieś polazłaś ja mam taki... w kibinimater. Tu są pozamykane kratki. O co chodzi? Jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze. To chodzi o żarcie. O pieniądze. O żarcie. Czy to jest tu... Ej, ja teraz stąd nie wyjdę, Natalka. Musisz wejść. No nie stąd. Gadaj. No ja też stąd nie wyjdę, bo trochę mam problem ze zlokalizowaniem jakiegokolwiek exita. A ja nie wiem, gdzie jest twój miecz. A ja nie wiem, gdzie jest twój, no i co? No się przecież tu nie złapię, tak no gdzie w dupie? A to tu? Się nie otworzy? Tak, ja może tędy. No nie. A tędy? A ja nie wiem, jak ja mam stąd wyjść. Dobra, przysięgam. Wylazłem. Udało mnie się. Poczekaj, idę teraz. Ona się tu nie złapie, łapkami powinna. Poczekaj. Nie. Gdzie ty masz? Daski, skosy, to może ty polazłaś tutaj. Po jakiemu ty mówisz po szkopsku? Już wchodzimy na ten etap. Wszystko. Dobra, mam te twoje daszki. Miałaś taką jakby altankę taką? Tak, coś, tak, 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 tak. Dobra, to wiem gdzie. To ty musisz pójść jakby dalej. A tu jest, Boże, tu jest wyjście, drabinka, czaisz to. No ślepa kura. Ślepa kura. Czy ten twój mieczyk jest na dole gdzieś tam? Czy tak, on podasz? Tak, tak. Ale w tym koło tej altanki, czy dalej? Koło altanki. No to schodzę, niech ci będzie. No to teraz ja muszę znaleźć twój. A gdzie jest twój? W głąb. Teraz... A widzę twój mieczyk, dobra, widzę to.
Tam dalej, tam gdzie były kol... O, jedni TPR. A jest taki wielki basen tutaj? Tak, dwa baseny są. Taki wielki. Mhm. Taki wielki, taki mały, taki duży może świętym być. Tak, o, taki, a tu ja, taki ty może świętym być. Może wino pić? Też. Co, no chodzę sobie tutaj. O, jakieś rybcie tutaj są. Tak, tak, po drugiej stronie masz mieczek, tam na górze. Mm-hmm. No może nie to z Uzi przecież, nie, bo... Leila, 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 oh, wiesz co mnie drażni, że nie mogę pod jedynką sobie zmienić ale broni. Ja nie wiem, czy ty masz ten mieczek, przecież tu nie ma żadnego mieczka. No Natalka! No, na, no, to... no Natalka! No... Proszę cię. Nie ma, no przynajmniej tu w tym miejscu, gdzie jestem, to nie ma. Basen po lewej stronie, do góry masz balkonik i skaczesz na balkonik, tam jest mieczyk, tam jest szyba. Widzisz to? No nie, bo ona tu nie doskoczy. Jak nie doskoczy, jak ja tam wlazłem? No co ty godasz? Nie, 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 na ten balkonik tu na pewno nie doskoczy, no więc to jest jakaś ściana. Zapraszam na mój odcinek. Dobra. To na pewno nie o to miejsce chodzi. Myślę, że z innego. Aha, dobra. Powiedz mi, jak ty teraz stąd wylazłaś? A tu? O, tu można wejść. A jak wylazłaś z tego... I ty mówisz, że gdzieś na górze. Natalka! No, ale ja mówiłam na głos. No, mówiłaś jakieś schodki, ale tu nie można. Ej, schodków. Ale tu są jakieś w ogóle... widziałam kolce chyba są, tak? Na tym murze? No, u góry gdzieś są kolce. Tak, tam po jednej stronie, żeby nie można było wejść. Ja nie wiem, gdzie ty masz mieczek. Przykros, przykraski. Przykraski? Ja nie wiem, a jest, widzę. No kurw. A jak ty stąd wylazłaś? Ale ja widzę, ale i tak tam nie wejdę. Jak ty masz jakieś schody tu? Tu niczego nie ma. Nie schody, drabinka. Jaka drabinka? Gdzie tu masz drabinkę? No jest, jest. Co ty pitolisz? A nie solisz. Gdzie ty masz... Nie, proszę mi pokazać drabinkę. W którym jest miejscu... Drabinka. Gdzie? Koło miecza? A proszę powiedzieć, jak wziąłeś miecza? Jak tam się nie da wejść? Skoczyłem. Ale gdzie? Z góry na górę. O, już mi się kastą zepsuł. I to teraz już na grubo. O, no we. No to jest to, co mi się dzieje w klasykach, jeżeli mnie oglądasz. Albo się kręci w prawo, albo w lewo. A, wiem. Oczywiście, że cię oglądasz. Jeżeli mnie... W ogóle patrz tu. Jeżeli mnie oglądasz, wiesz co? Ale nie ma, tu nie da się tego miecza... Dobra, ja nie robię tego, bez sensu. Gdzie nie robię tego drabinkę? Miecza, bo się nie da. Da jest koło altałanki jest. Da się miecz, nie pitol mi, nie bo się da. Nie da się, nie da, da się. Się. Nie. Przecież wziąłem go. Nie. Babo wodna. Nie da się. Nie da się, przynajmniej nie do tej drabinki się. Na pewno nie do tej drabinki. Gdzie ty ma... Koło altanki i żadna inna opcja. Ty muś, jak koło altanki? Tu nie ma żadnej... Nie, ja nie wytrzymam. Jest drabinka koło altanki. Gdzie? Hamba. Tu jest, czy... kuźwa, no jest, i co? Mam to. No i mam co? To. No i mam co? I mam. A ty musisz tam na ten balkon skoczyć z góry. Nie da się. Da się! Nie. Tam trzeba, do tego miecza, co ja mówię, to trzeba w ogóle wejść i włożyć trójzęby. To na pewno nie jest to. To nie ten miecz. No właśnie, to jeszcze, to no, jeszcze tak, nie jeden wiem. Miecz? No to ja jeszcze? Widzę inny miecz, to ja żadnego innego nie widzę. Dobra. Ja sobie teraz tutaj pływam, bo zrobiłam podwodną dźwignię. Aha, to ty polecasz w ogóle dalej za tą altankę, tą górą jakby, tak? Jak dalej? Ja mam po prostu powiedzieć baseny, to jestem w basenach. Natalka, wiesz, to jest... Jezus, my jesteśmy w innych miejscach. No to ja nie wiem, gdzie ty jesteś. Przysięgam. Posłuchaj, jak wyszłaś drabinką do góry na te daszki od twojego pierwszego miecza, od altanki, tak? No to teraz ja już nie wiem, gdzie, bo ja jestem w basenie, to poczekaj, wyjdę. Kuźwa. No... Bo wiesz co, bo ja tu... I jakbyś poszła dalej w głąb... Poczekaj. Muszę wyjść, wypłynąć, momento. A tu jest jakieś Uzi. Ja się cofnę, dobra? Bo jestem na dole, tylko że ja nie wiem, jak ja stąd wyjdę teraz, bo ja jestem na dole w tym takim, gdzie jest wielki basen. No ja nie wyjdę stąd teraz. Poczekaj. No w tym rzecz, że ja stąd teraz nie wyjdę. To też jest jakiś basen, ale nie wiem, czy ty o tym mówisz w ogóle. Tu jest milion basenów, tak naprawdę. Nie wiem nawet, czy to nie było. To nie, to mówiliśmy o innych rzeczach, słuchaj. No to dlatego mówię, czy że czy ty masz taki basen, tak. A obok tego basenu masz jakieś takie sofy czerwone? No coś tu było takiego. Dobra, to ty polecasz tu, gdzie ja myślę. To nie, to ty się musisz, słoneczko, cofnąć moje, potem... Powiedziałeś tu, gdzie są dwa baseny, no i są, wiesz, w sumie teoretycznie dwa. No. To jest jeszcze jedno miejsce, gdzie są dwa baseny. Tylko, że no problem polega na... Aha, wiem, jak stąd wyjść, dobra. Tu też są flary, pewnie zbierałaś, tak? Nie kojarzę. Tak się na różowo świeci. Dobra, jestem na górze, na tych murach. Tak jak byliśmy u góry docelowo. Dobra, i przed sobą... O, pieski.
I przed sobą widzisz... O Jezu, nie tak. Przed sobą co widzisz? Jestem tu na przykład na dole, gdzie jest ta altanka. Dobrze. Znaczy jestem u góry. No. U góry. Jest tutaj taki w ogóle balkonik, jakbym mogła na przestrzał przeskoczyć na przykład na drugą stronę. To nie. To bądź jakby tyłem do drabinki, a przodem do garażów. Masz to? I są czerwone sofy, widzę. O nie, nie. Natalka, jeszcze źle. Jest kolejny basen, którego wcześniej nie widziałam. Dobra, bo teraz jesteś chyba tu, gdzie ja teraz jestem. A no, to wydaje jeszcze... mi się, że tak. Chociaż nie schodzę na dół i jest tu taki balkon, ale jakby no on jest zategotany. Czekaj, zejdę tu do tej wody. Do co? Co mi szkodzi? Bo tu masz takie dwie fontanny, dwa baseny, ale takie jakby zadaszenie, czerwone sofy, coś takiego, tak? Są sofy na dole. Jest dźwignia podwodna też, tak? Nie, jesteśmy znaczy teraz jesteśmy w jednym miejscu i to już wiem. Tak, jest podwodna dźwignia. No tak. No dobrze, ale to jak w takim razie ja mam się dostać do tego miecza gdzieś u góry? Tu są takie schodki koło tych sof, tak? I tu co to ona robi? Ma, i koło tych sof jest bronia. Dobra, słuchaj, ta dźwignia podwodna, którą ja właśnie pociągnąłem koło tych sof. No to ja wiem, gdzie to się robi, no bo ja tam byłam właśnie. To tam jest miecz. O, są flary. To tam jest miecz. No to nie, tam, no to tam jest miecz, ale tego się miecza nie da zabrać. Jak się przecież go zabrałem? No nie, nie da się. O, mam pieski. Popatrz ją. No nie ten, ja uważam nadal, że mówimy o innym mieczu. Dobra, to za tam jest cały zabarierkowany. No, poczekaj, jest zabarierkowany, ale przeskakujesz tą barierkę. Nie. Aha. To chyba coś cheatowałeś, tak mi się wydaje. Co ty gadasz? Bo moim zdaniem, zobacz, czy to jest to miejsce, gdzie na dole są goście z trójzębami do włożenia? Nie pamiętam, czy tam byli goście z trójzębami do włożenia. Bo jeżeli tak naprawdę, moim zdaniem, trzeba włożyć te trójzęby, wejść na górę i zabrać miecz. Moim zdaniem to jest prawilna droga, Maciek. Jeżeli mówimy o tym samym. Proszę cię, teraz masz zobacz. Psiutki, już poczekaj. Psiutki, no ja se zbieram, tu teraz dużo jest amunicji, dużo broni. Dobra, ja sobie czekaj. A w tej wodzie tutaj, gdzie są te sofy, co coś jest oprócz tej jednej dźwigni? Chyba nie. Chyba nie. No dobra, to ja bym się teraz jakoś chciała stąd wydostać. Jak się wejść na górę znowu? Ja tu widzę... Natalka, widzę chyba, gdzie mamy włożyć dwa miecze. Masz takie fontanny jakby, które rosną, widzisz to? Tu gdzie były psiutki, tu gdzie masz takie tak, palmy. Tak. Tylko powiedz mi, jak stąd wyjść? Tu gdzie są te pufy, sofy i... No właśnie, czekaj. A jest! Musisz iść od... tu gdzie miałaś psiutki, gdzie miałaś palmy. No, jestem tutaj. Idziesz na lewo, do góry po schodkach i znowu na lewo, bo tu jest drabinka. Okej. A tutaj w ogóle w tym pomieszczeniu, poczekaj, bo ja się tu nie rozglądałam w sumie rzeczy. No ja też tak średnio. Coś tutaj w tej wodzie? Może coś w tej wodzie jest? To zobacz, bo tu jest drabinka i pójdziemy teraz razem po ten miecz. A widzisz te dwa posągi, to widzę już, to o to ci chodzi, że tutaj jest miejsce jakby, żeby te posągi włożyć do tych posągów. Ja mogę już zrobić to teraz, tak, bo ja mam dwa miecze. No okej, to wsadź sobie i poczekaj po prostu. Ale poczekaj, bo ja chcę, moment, tak, mam te dwa miecze, bo ja bym chciał cię przeprowadzić tak bardzo ładnie i wiesz, no dobra, zgrabnie. Ale też chciałabym, żebyś ze mną tam podlazł i ja ci chcę po prostu to pokazać. O, tu jest drabinka, poczekaj, zejdę sobie tu na dół, bo mnie tu jeszcze nie było. Poszłaś do góry po lewej stronie i masz drabinkę? Ale ona, tak, ale ona jest zamknięta. Ona jest zamknięta. No. O, właśnie, hello. O, panie, ale tu dalej jak się idzie, poczekaj. Czy to jest coś do pchania? Czy to jest coś do przepychania? Tak! Gdzie poszłaś dalej? Gdzie poszłaś dalej? Słuchaj, na lewo. Zobacz, są takie dwa do przepchania postumenty. Ale gdzie na... Aha, tam na dole? No. Tam, gdzie na różowo się tak świeci? Mm-hmm. To trzeba je, myślę, przepchać... No właśnie. Na te inne kratki. No. Który na które? No spróbujemy. Zobaczmy, ile mamy? 24. Dobrze. Spokojnie. Wiesz co, ja go dam w to samo miejsce, tylko że na zielony jakby miejsce. Wiesz o co chodzi? Mhm. Lewy daje na lewy. Just. No tak. Też tak chcę zrobić. Mhm. Czekaj, bo tu jest jakiś łeb narysowany na tym jednym. Jest coś narysowane? No jest jakiś łeb, ale te wazy są takie same i to nie ma A, zielony do zielonego, bo masz zielone kwiatki na górze, widzisz? A tu jest jakiś w wazonie. Kolor? No w wazonie masz. Aha, zobacz. Wazonie, dobra. Wiesz? Tak. No to na zielone. Lejla, 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 no i pięknie.
A, pokazuje nam tą kratkę, no dobra. No i to teraz sobie razem wrócimy i włożymy mieczyki razem. Ja nie chcę patrzeć bez ciebie, co tam się dzieje. Ja no nie dobra, jestem taki ale jak ja ty. Chcę ci pokazać, o co chodzi. Jestem ciekawa, jak to jest, jesteś taki jak ja. A ja jaka jestem, przepraszam bardzo. Tak, to było nieładne. Ale troszkę prawdziwe. Ale tylko trochę. No to ja też potrafię realnie określić sytuację. Nie jestem, nie jestem hipokrytką, no. No i przecież wiem, jak ty lecisz, no. Poczekaj, Maciek, ja tylko tutaj zerknę. Mhm. A, to jest dźwignia, to jest to... No, 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 to tam musisz iść prosto. Ne. Ja tylko zerknę, ja tylko wejdę i zerknę. Mhm. A ja myślałam, że my już sobie będziemy dzisiaj w katedrze, a tu patrz, taki placek. Masz tu babo placek. No, no. Ja uważam, że coś szczytowałeś, ale okej. Okay. Nie szczytowałem niczego. A ja jestem pewna, że szczytowałeś. Nie. Jestem pewna. Nie, przeniknąłem przez barierki jak po prostu człowiek. No, no, przeniknąłem. Bardzo idealnie to nazywasz. A wlazłem normalnie. Przestań. Mam dwa miecze, to się liczy? Postawiłaś już te dwa posągi, czy jeszcze nie? A tak, tak, ja już tutaj wyszłam. A, no ja dopiero kończę. No tak, tak. No ale ty masz już dwa miecze, to co się ciśnie? Bo chcę z tobą... Co się pani ciskasz? Mam małą apteczkę, czekaj, zabiorę sobie. Dobra, i teraz słuchaj, idziemy razem. Czekaj. No i dobrze, jestem teraz przy mieczu i go wydobuję, ale to teraz stąd z wysokości wskoczyłam tu. A z innej to ja nie wiem, jak ty to chciałeś zrobić. No z góry teraz mam. Z góry skakałem. Ale dopiero stąd, to z jakiej góry ty skakałeś? No właśnie powiedz mi, z jakiej góry skakałeś, ja, poczekaj, bo ja nie wiem. Ja jeszcze nie wiem, gdzie ty, o Jezu, gdzie ty no jest? Ja mam poczekaj, teraz. Poczekaj. No. No, czy ty możesz skoczyć? Teraz mam miecza. Czemu on nie może skoczyć? Aha, bo... Przeskoczyłaś tam, gdzie jest takie schody do góry, nie? Przeskoczyłeś tam przez te barierki. Tu mam taki szklany daszek jakby, tak? O tym mówisz? Tak, idź po szklanym daszku, przeskocz z niego tam na balkon takie, co są schodki do góry. Pewnie o tym tylko mówisz tylko w ten sposób tu się dało przeskoczyć. No to zobaczysz moje nagranie, to padniesz. Mówię ci, że coś szczytowałeś na 100%. Ja wiem, co ty zrobiłeś. Na bank stamtąd skoczyłeś, tak mi się wydaje. Skoczyłem? Ja to zaraz zobaczę. Zaraz ci powiem. Nie, nie wiem. A, bo my jesteśmy na tym, bo... Dobra, to ja... No dobra, okej. Okay. No. Jestem przy tym mieczu teraz. No, i teraz go zabrałam. Słoneczko, no. Ja skoczyłem i to ja go zabrałaś. Obróć się nie do... No dobra, ja to teraz zrobiłam. Okej, okay, ja wiem, co ty zrobiłeś, widzę to. Ze środka przez barierki. No tak. To mówiłam! Mówiłam, że scheatowałeś. No mówiłam. Nie. No to no nie zrobiłeś tego tak, jak autor przewidział. I teraz nie musieliśmy w ogóle tego całego ambaransu robić w tym momencie. Wiesz, o co chodzi? Tutaj teraz tego? No w ogóle tego nie musieliśmy chodzić. Gdyby od razu wziąć ten miecz tak, jak zrobiłeś, wiesz, o co chodzi, tak. To byśmy tego nie musieli robić. No tak. Teoretycznie. Wiesz, jak jestem super? Teraz ja myślę, miecze. Tylko pytanie, a co ty już chcesz wkładać miecze, tylko że tu są dźwignie, tu można sobie coś pomerdać. Gdzie wiesz, są dźwignie, koło czego? No w tej wodzie tutaj, wiesz. I moim zdaniem to jest jakaś czasówka, bo ja to próbowałam zrobić. Poczekaj. Tutaj bo tu jest ten wielki basen, ale obok są takie małe baseniki. Tak, tam się kratka otworzyła jedna podwodna, nie? O, i tutaj są dźwignie, a to nie jest czasówka, to są dźwignie. I one co chwila się otwierają. Weź co to zrób, no bo jak już tu jesteśmy, to będziemy się tu wracać. Znaczy ja jestem przy mieczach. Ja się wkładam. Tak, zobaczę, no nie zapiszę najwyżej tego, poczekaj. Nie, no to zapiszesz sobie. Ale jak już tu jestem przy tych basenach, to chciałabym zobaczyć, co to jest. I co ja tu wezmę? Co się... Nie wiem, co się zrobiło, jest tylko o, mam piorun. Trójząb. Trójząb. A, widzisz. Aha, otworzyła się, słuchaj, ta kratka, jak biegliśmy na lewo, pamiętasz? Od tych palm. Tam była zamknięta kratka. To jest wyjście chyba, po prostu. Mhm. Czaisz? Może, nie wiem. Dobra, idę do ciebie w takim razie, Natalka. Ja idę teraz wsadzić te miecze. A ja idę tam pod tą podwodną kratkę, która się otworzyła, jedna się nam otworzyła wtedy, tak? Mhm. Dobra. Ja pierdziu. Ja teraz muszę pomyśleć, gdzie to było zaś. A ja muszę pomyśleć, gdzie tam dobra, to było. To było tutaj. Te kratki. Leila, Leila, aha, Leila. Widzisz, ej, Leila, ona zawładnęła mną. I Leila się wkręciła. I się wkręciła.
Dobra, czekaj, idę sobie. Oh, I need you, Layla. Aha, yeah, wanna be my lover. Wanna be my love tonight. O, a ja nie zauważam, że widzisz tutaj, są naboje w tej fontannie, gdzie się idzie do tych chłopków. Tak, ja dopiero wziąłem, jak wracałem sobie, wiesz? Dobrze. Co ja tam mam zrobić z tą dźwignią? Powiesz mi tak ten? Czy nie powiesz co mi, masz bo... zrobić z dźwignią? No jest dźwignia w jednym i drugim... Dźwigni jest kilka, w jednym i w drugim... Widzę, właśnie. Czekaj, czekaj, no, tak widzę. Po prostu przeciągasz. Nie ma żadnej czasówki, po prostu. Dobra, czyli dzisiaj trochę się rozjechaliśmy od dupy strony, ale patrzcie. Ale no, spoko, ale ciekawie się, jest. Bo to jest hit w ogóle. Dobrze, że dalej ciekawie, się, jest ciekawie. Że się dalej trzymamy. Ja słuchajcie, tak. Trzymam poziom Natalki, to jest w ogóle szok. No i w sumie jesteśmy tak na dobrą sprawę w tym samym jakby... Prawie. No, a widzę, jaka bramka się otworzyła. No. Okej. Okay. Jakby progres mamy ten sam na tym, tak, na tym etapie. Tak, 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 tak. Więc jestem w szoku. Bo ja mówię, ja, słuchajcie, ja nie wierzę w swoje osiągnięcia, te umiejętności. Teraz to ja już się akurat nie posłucham i będzie challenging. Ja ci chyba wygrzmię. A, tu się otworzyło. O, widzisz, takie jojki. No bo widzisz, ta bramka się od razu przy tych mieczach otworzyła. Ta bramka się przy tych mieczach od razu otworzyła. Ej, czemu ja nie mogę tej dźwigni pociągnąć? Możesz to pociągnąć? Nie, ona jest... Ona nie może tego pociągnąć. No, dobra. A, i tu jest drugi trójząb. Czajam. To nie jest czasówka żadna? Nie. Takie buty. Tylko teraz tak. Ta kartka się otwiera, okej, okay, rozumiem. Te trójzęby to się wsadzało. Poczekaj, muszę pomyśleć. To... A wiem, co mówiłam, że ja widziałam miecza, to ten miecz, cośmy brali. Dobra, wiem, gdzie się te trójzęby chyba wsadza. Chyba. Nie, nie wiem jeszcze. Ja nic nie wiem. Chyba. Czekaj, to nie tutaj do wody się wskakiwało? Gdzie to się... Mam jeden trójząb. Ile masz trójzębów? Dwa. A skąd ty wziąłeś drugi? No tam, gdzie ta kratka się otworzyła, przy tych twoich mieczach. No jest jeden tylko. No nie, są dwa. Drugi otworzyłeś sobie tam w tych wodach, co teraz robiłeś. Tak? Robiłeś teraz w wodach, dźwignię no tak, cały czas. Tak. I ostatecznie otwiera się bramka, w której jest trójząb. W wodzie, tak, no. Tak. No i drugi jest tam przy tych piesulkach, gdzie się wkładało te miecze. Tam otworzyła się tam bramka. No bo się bramka tam czarna otworzyła. Powiedziałeś, że włożyłeś miecz, otworzyła się czarna bramka. Ach, ja ale myślałem, nie wlazłeś tutaj. Nie wlazłem, myślałem, że wyjście. Nie, właśnie i tam jest trójząb. I ja teraz te dwa trójzęby wkładam tutaj pod tym mieczem, którego ja właśnie ty czytowałeś. Ej. No, czytowałeś. Ale patrzcie, jak ta dalka przenika przez tekstury, przez krocki, bo ich nie chce suwać. Ale to jest... ja się przyznaję, że to jest cheat. No, no czemu wypominasz mi? Ja nie zrobiłem tego celowo. No wiem, ale to bardzo dobrze, bo to są zajebiście, są pokazane inne sposoby, tak na dobrą sprawę, to jest skrócenie gry, tak. Teoretycznie. Tak, tak, tak. O Boże, o, jakiś... A, nie doskoczę tak, okej. Okay. Wibrujące, falujące coś, tak. Co ci się wibruje tam? Faluje, wibruje. Coś ci faluje, coś ci wibruje? Dywaniki się rolują. O, wow. A nie gruz. No. Tak, ja biegnę po ten trójząb. Ta bramka się otworzyła faktycznie. To jest tu. Oj, 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 a czemu ty nie mówisz, że piesulki, że ten Jezus, jakiś... Jezus, no mówiłam. Tak? Okej. Okay. Wybacz, Onet. Widzisz, jestem zaaferowany, słuchaj, skupiam się, lecę. Dobrze. O, mamy kuleczki. No. Nie podoba mi się ta tu jest, i tu jest trój, a tu jest trójząb. Dobra, gdzie żeś polazła teraz, powiesz mi? No właśnie te trójzęby wsadziłam. To ja nie wiem, gdzie one są. No powiedziałam, pod tym mieczem, który mnie próbowałeś doprowadzić cały czas do niego. A, dobra. Jezu, ja cię dzisiaj nie słucham, bardzo jest mi przykro. No, troszkę mi też. Nie udawaj. Troszkę jest mi, no. Dobra, dobra, no. Już idę. Dobrze. No bo widzisz, to rozdzieliliśmy się trochę split together. Dobra, to ja sobie tu poczekam na ciebie. A ile mamy w ogóle? A co? A ile obstawia? O Jezu, a ile obstawia? No obstawiam, że gdzieś jest jakieś 20, może 5. 20, może 5. Czy ja tędy wyjdę? Chyba nie. 34.
No to nie, to poczekam tu na ciebie i sobie to... I co, i koniec? No koniec. Boże, Boże. Poczekam, tu pozbierasz sobie te kuleczki, co ja, i zakończymy. Kuleczki? Mhm. A że gejszy? Ja o tym myślałam, ale nie chciałam tylko powiedzieć. Wow, to są kolejne. Czego Natalka nie dopowie, ten Maciek zrobi. Dokładnie. Nie wiem, czy ja mogę to wziąć, czy nie mogę. Ja dostanę szału, bo nie mogę trafić, ale już idę. O, wow. Jakie ładne. Co tam masz? Zdjęcie. Aha, już miniaturka będzie, cyk, słuchajcie. Ciach, babę w piach. Mhm. Będzie. Naprawdę ładne. Myślę, że coś tu będzie za tym lusterkiem, czego ja nie widzę. No właśnie, przejście. Niewidzialne przejście. No ale... Dobra, jestem prawie koło miecza. What the heck? What the heck? To ja trafię w basen, czy trafię w... Dobra. Ojejejejej. Tat. No panowie nie mają trójzębów, jest to prawda. Naprawmy ten błąd. Mm-hmm. O, to samo nic nie ma. Rozumiem, że ta kratka się otworzy, która jest koło trójzębów od razu, tak? Tak. Czy coś wyskakuje? Powiedz mi. Nie. Nie, nie wyskakuje. Nie? Nie. Dobrze. A ja myślałem, że my dzisiaj będziemy w katedrze. Naprawdę, już byłem przekonany, że my będziemy w katedrze. No. O, a czemu ten posąg tak do góry poszedł? No właśnie tak poszedł. I brakuje mu trójzęba. No. I brakuje mu trójzęba. A na dole trzeba stawić kulki, widzę. Tak, no właśnie je zbieram. Tutaj w tej sali, w tych wodach są dwie kulki i jeszcze gdzieś w pomieszczeniach tych po bokach są takie wnęki. Też są kulki do zebrania. Dobra. Czekaj, zbieram z wód najpierw. O, tutaj też jest kuleczka. Mam pierwszą. To w sumie mam już cztery, tak? Tylko pytanie, ile nam jest potrzebnych? No cztery są Piece of Eden. O, co tutaj jest? A cztery są potrzebne? Cztery, no, nie pewnie, wiem, nie? No, obstawiam, że mogą być cztery, ale... Tylko taka, jak coś, to nie wsadzamy gdzieś. Nie, 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 nie wsadzamy. Dzisiaj nie będziemy wsadzać. Znaczy nie, że nie, gdzie nie potrzeba. No dobrze. Bo to wiesz, my jesteśmy zdolni. Wiem. Może tutaj, gdzie to się wysunęło, pokaż to. Tak, w tam, gdzie ten posąg i są cztery. No to jak zbierzesz No o tym cztery, mówiłem, tak, 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 tak. Mm-hmm. Tylko poczekaj, mam na razie dwie, bo mam dwie z fontan. I teraz domyślam się, że trzeba gdzieś pewnie sobie tutaj... to nic nie, odtędy przejdę, dobra. Do tej sali na wprost, za posągiem jakby, tak? No jest kilka tu, są dwie sale, w których też są kulki. Tylko zwróć uwagę na lustrzane odbicie, bo w jednym z pomieszczeń widać przejście, którego teoretycznie nie ma, i za nim też jest kulka. Na wprost jest kulka, tutaj widzę. Mhm, taka widoczna. To jeszcze jest inne pomieszczenie, w którym jakby musisz zobaczyć na lustrzane odbicie. Dobra, tu jest. Rozumiem, że to pomieszczenie jest za tym pomieszczeniem. Jeszcze jedno, tak? Kolejne. Tak, znaczy, no jest jeszcze jedno pomieszczenie. Ale to nie, że za tym, tylko też jakby inna odnoga tutaj, gdzie jest ten posąg. Bo, a za tym tutaj masz też taki basen? No jest dalej, ja wiem, ale to tam nie idź. Na razie tam nie idź. Na razie się tu skupiamy. Dobra, poczekaj, ja to sobie wrócę. Czyli tak, to jedno z lustrem było pierwsze tutaj za tym posągiem. No i jeszcze zaraz gdzieś obok powinno być następne. No zaraz gdzieś obok, poczekaj. Poczekaj. Chyba, że to się łączy, ale podejrzewam... Nie, dobra, mam to, okej. No a ta kula mocy to gdzie tutaj, przepraszam? A, tu jest przejście. Tak, dobra. Rozumiem. Jak to nie? Przecież ewidentnie jest pokazane przejście. Dlaczego nie mogę wejść w to? Jaką kulkę zabrałeś po Już mam. Okay. Co? Już było. Jaką kulkę za... Już było. Już coś ten ton? Nie, bo był jedno pomieszczenie było takie, w którym w lustrzanym odbiciu pokazywała się ta kulka w przejściu takim. A teraz się pokazuje. A teraz nie, przejście. A teraz normalne było po prostu takie, taka wnęka. Tak. Dobra, mam już cztery kulki. No to ja stoję tu przy posągu, ale nic nie wsadzam, wsadzimy sobie w przyszłym levelu. W przyszłym tygodniu sobie wsadzimy. W przyszłym tygodniu, bo to będzie raz w tygodniu pewnie. Będziemy sobie wsadzać. Będziemy.
Raz w tygodniu. Słuchajcie, trzeba zajdawkować, jakby, sorry. No, tak. No to żegnaj się. No to żegnam się, pa. Pa.